Halo, halo, cześć, dzień dobry, siemanko, z tej strony Nexion, witam się z wami bardzo serdecznie, jedyny prawdziwy polski Ricardo i dzisiaj czas odebrać po raz kolejny nagrody za Food Champions. Ostatnie odbieranie nagród wyszło absolutnie idealnie, a zresztą jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie sprawdźcie ostatni materiał i w tym momencie, korzystając z okazji, zachęcam również do zostawienia kciuka w górę oraz do zostawienia subskrypcji na moim kanale, żeby nie przegapić kolejnych nadchodzących materiałów. Zatem koniec bloku reklamowego, przejdźmy już bezpośrednio do nagród i zacznijmy oczywiście od mistrzostw Food. Mamy, co wbiłem? Wbiłem Golda trójkę. Wbiłem tego Golda trójkę o godzinie 7 rano, znaczy zacząłem wbijać tego Golda trójkę o godzinie 7 rano w niedzielę, skończyłem o 8.50. Warto zaznaczyć, że Food Champions trwa 9 do 9 i ogólnie rzecz biorąc miałem technicznie rzecz biorąc jeszcze spokojnie szansę na Golda dwójkę, patrząc na to, ile mi spotkań zostało, ale no po prostu czasowo nie byłbym w stanie wyrobić, no bo w 10 minut, sorry, ale no nawet nie jestem aż takim turbo pro playerem, nie jestem w ogóle żadnym turbo pro playerem, żeby w 10 minut ogarnąć 3 rage quity o tak o, więc pozostałe spotkania po prostu oddałem. Może komuś dzięki temu udało się wbić wyższą rangę, jeżeli tak, to bardzo się cieszę, ale dobra, zostawmy to za sobą, czas odebrać nagrodę i mamy oczywiście dwa player piki, dwie mega paczki, jedną paczkę rzadkich zawodników, 30 tysięcy monet i oczywiście punkty kwalifikacji do Food Champions. Dobra, moi drodzy, panie Cristiano, w sumie albo Cristiano, albo João Cancelo, tylko z drugiej strony, jakbym miał trafić João Cancelo, to chyba bym wolał już go trafić w player pickach, niż go trafić w paczkach, bo jak ja zobaczę, że wyskoczył mi Toc i że wyskoczyła mi flaga Portugalii, a się okaże, że to nie jest Ronaldo, tylko João Cancelo, to będę smutny. Ale miejmy nadzieję, że tutaj smutny nie będę, zatem pierwszy player pick i... Krzysztof Piątek! Okej, takie, to jest super, Krzysiu Piątek na wejście z ławki rezerwowych będzie absolutnie przeciętny. Fuck. Krzysiu ma niestety tylko 3 gwiazdki sztuczek, ale Polak Rodak za Food Champions to normalnie za darmo, to przecież i ocet słodki, więc kapitalnie. Krzysiu Piątek, zapraszamy bardzo serdecznie. Okej, pierwsza karta jest. W sumie, tak szczerze mówiąc, to ten Angelino z PSV też wygląda naprawdę w miarę ciekawie. Co więcej, on ma 4 gwiazdki sztuczek, ale oczywiście tutaj Krzysztof Piątek, no nie ma innej opcji, zatem zapraszamy Polaka Rodaka. I teraz, jak mamy już pierwszego napastnika, to proszę drugiego napastnika. Panie Ronaldo, proszę. Matko Bosko, mówię, co to? To nie jest to Ronaldo! To się stanęło. Aj, nie jest to Cancelo, jest to Van Persie. Tak więc 94 punkty overalla, 4 gwiazdki sztuczek, to jest kolejna opcja, która by się ewentualnie nadała na wpuszczenie jakoś z ławki rezerwowych, ale w praktyce to bardziej widzę jako te karty, które mi pomogą w zrobieniu SBC o Sokratesa Optimus Prime. Zatem Van Persie jak najbardziej trafia do naszego zespołu. Tak więc to są moje player picki. Moi drodzy, mamy Krzysztofa Piątka ocenionego na 91 i Van Persiego na 94. Okej, sąsiad na chwilę przestał wiercić, jednak znowu zaczął. Zatem czas odebrać nagrody za Division Rivals i sam ja pierniczę. Dobra, trudno, może tego nie będzie jakoś turbo słychać na mikrofonie. Odbieramy nagrody, paczki niewymienne z ry. Tych paczek było jak najwięcej. Ostatnio właśnie w tych paczkach trafiliśmy chyba 3 tocy, więc mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie. Zatem teraz czas, moi drodzy, przejść do sklepu i otworzyć paczki za Food Champions, jak i też za Division Rivals. Ale może zanim pootwieramy te wszystkie paczki, które mamy tutaj dostępne, to zobaczcie, co trafiłem w paczce z gwarantowanym tocem Serie A. I teraz tak, czat, słuchajcie, bo ja w sumie, wiecie co? Ja chyba zostawię jednak to na ten, na odcinek. Wiecie co? Ja chyba tego dzisiaj nie będę otwierał. Tak mi się wydaje, że chyba zostawię na odcinek i nie będę tego dzisiaj otwierał. No mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Otworzymy sobie to na odcinku, nie? Dobra, to trzymajcie się, na razie. I pa, pa. Ice Prag, bro! Dobra, otwieramy. Cyk, piłkarz top Serie A, Cristiano. Dawać mi flagę Portugalii, proszę. Portugalia. Portugalia! Portugalia! Kto to jest? Kto to jest? Fabian, jak później się okazało, jest naprawdę kapitalnym zmiennikiem i na wejście po 45 minucie spisuje się w kant... Kurwa!
Spuść to na pod... Wracając do tego, co chciałem powiedzieć, Fabian okazał się być kozackim zmiennikiem. Jak sami słyszycie, warunki do nagrywania są pierwszorzędne. Jest fantastycznie, kapitalnie. I tak jest od listopada. Może gdy będę mówił tak, to wtedy wy coś będziecie bardziej słyszeć mniej niż tego dzbana, tak mi się wydaje przynajmniej, mam nadzieję, bo serio siedzę tutaj już, w sumie teraz patrząc na czas, to 7 minut i on cały czas non stop wierci, więc bez zbędnego przedłużania, ja teraz też postaram się jakoś nie krzyczeć turbo, otwieramy pierwszą paczkę, jest to duża złota paczka premium. I tutaj raczej bez walkoutu, no raczej tak, ale może chociażby jakiś ekran? Nie, paczka jest cienka, więc no tutaj... O, ale za to Włoch! O, Rugani, 82, to on za to coś będzie wart, o ile to jest paczka wymienna. Czas zatem przejść do paczki numer 2, mamy tutaj po raz kolejny dużą złotą paczkę premium. I czy coś tutaj będzie? Nie mamy żadnego walkoutu, ale ekranów też nie. O Jezus Maria, nie, to jest dramat, to jest Andre Pinto. No to teraz przed nami jeszcze kilka mega paczek i paczek rzadkich zawodników. O ile się dobrze orientuję, to te paczki rzadkich zawodników są najlepsze i najwięcej warte, więc je sobie zostawimy na sam koniec, a póki co otworzymy mega paczki i w pierwszej, nawet bez ekranów, ale za to w środku znajdziemy po raz kolejny kogoś z... O nie, chciałem powiedzieć, że kogoś z Ligi Włoskiej, a to jest Giovinco, czyli... No tak średnio, niby Włoch, ale pod żadne SBC teraz nie będzie pasował, w związku z tym jakoś nie bardzo też będzie coś wart. Okej, szybko wykorzystujemy moment, w którym sąsiad się na chwilę zamknął i otwieramy kolejną paczkę. Czy teraz będzie... Jest walkout? Nie ma niebieskiego, szlak, szkoda, już myślałem, ale to może być ktoś do... Nie, to będzie Müller. To jest Thomas Müller, więc mamy walkout. 86 overalla, Tomek Müller wychodzi, nawet przeszedł przez kartę. No... Szkoda, że nie ma niebieskich flar, ale walkout zawsze spoko, zawsze fajnie i to akurat w momencie, w którym sąsiad postanowił się uciszyć, więc bardzo przyjemnie. Ale coś oprócz Tomka jeszcze tutaj znajdziemy, tutaj jeszcze Perina i to jest paczka wymienna, więc bardzo fajnie, bo te karty powinny być tutaj coś warte. Przede wszystkim te z Ligi Włoskiej, te rzadkie, więc bardzo spoko. No i Tomek Müller zawsze fajnie, do SBC się przyda, więc spoko. Otwórzmy teraz kolejną mega paczkę, albo tym razem mega paczkę, bo wcześniej w sumie otworzyliśmy paczkę rzadkich zawodników i to jest kolejny walkout! Ale znowu bez niebieskiej flary, no nie. Halo, Kolumbia, HPO, James Rodriguez, co my tak trafiamy ten cały Bayern? Dlaczego teraz trafiamy Bayern, a nie wtedy, kiedy były topcy z Bundesligi? Ale mamy 86 overalla Müller, 88 overalla James Rodriguez. No jest ewidentnie tendencja zwyżkowa, tak co dwa punkty, więc teraz pasowałoby trafić kogoś 90 overalla. A James Rodriguez to jest też po raz kolejny swoją drogą wymienna paczka, więc bardzo fajnie. Ale tak jak mówię, Jamesa Rodriguez'a i te karty raczej sobie zostawię w celu wykorzystania ich do SBC. No a do tego jeszcze żeton drafta, więc spadła mi kamera. I bardzo dobrze, że w takich momentach nagrywam backup właśnie Logitechem, bo nie wiem nawet w którym momencie ta kamera główna się rozładowała. Ale mniejsza z tym, wszystko quickselujmy i otwórzmy kolejne paczki, mega paczki. I co będzie w środku? Czy będzie trzeci walkout z rzędu? No nie, to już by było za dużo szczęścia zdecydowanie, ale chociaż ekrany będą. Portugalia. Prawe skrzydło. O, to jest Bernardo Silva, 84 overalla, więc mogło być zdecydowanie gorzej jak na ekrany, a Bernardo Silva jest naprawdę całkiem w porządku. Bardzo fajnie, podoba mi się to. No, 84, myślę, że jest ok. Ale nie ukrywam, że najbardziej chciałbym tutaj w końcu zobaczyć podświetlony napis EA Sports, żeby był walkout i żeby w końcu się pojawiła niebieska flara, a tutaj nawet ekranów nie będzie. No nie, to jest dramat. Kto to jest? To chociaż będziesz z Ligi Włoskiej? Nie będziesz z Ligi Włoskiej. No tak szczerze mówiąc, to chyba póki co są to najgorsze player picki, jeżeli chodzi o całe Serie A. No to i wcześniej miałem lepsze, gdy była Bundesliga i lepsze były, gdy... A w sumie z Bundesligi nie miałem ani jednego, tylko wziąłem wtedy wszystkie z Ligi Portugalskiej, ale to były karty, które autentycznie mi się przydały do składu. A tutaj póki co jest tak najmniej ciekawie, chociaż z drugiej strony Polak Rodak, bardzo fajnie. A teraz Argentyna, prawe skrzydło, Angel Di Maria. 84 punkty overalla, okej, mamy ekrany, mamy 84 overalla, to się zawsze przyda, a oprócz niego coś jeszcze... No nie bardzo, chociaż Marcano, więc jest Liga Włoska, tylko kurde blade, to są niewymienne karty. A duplikat też mam niewymienny, no to lipa. I czas na absolutnie ostatnią paczkę dzisiaj, czyli paczkę rzadkich zawodników. Czy będzie walkout? Czy będą niebieskie flary? Odpowiedź już znamy, wiemy, że nie. Ale będą chociaż... O, będzie inform? Tak, jest inform.
jest inform z Hiszpanii, jest to bramkarz, jest to jakieś pewnie trzecia liga hiszpańska, tak coś obstawiam w ciemno. Angel Galvan, no informy 75 już dawno przestały kogokolwiek interesować, o ile kiedykolwiek kogoś interesowały. Oj, to jest druga liga hiszpańska, to nie jest trzecia, tylko to jest druga liga hiszpańska, ale oprócz tego jest i Aramendi 84, więc to jest w miarę w porządku, to jestem w stanie wziąć w ciemno. No i okej, moi drodzy, nie były to najlepsze player picki, ale uczciwie trzeba powiedzieć, że tylko i wyłącznie dwie karty by mi tutaj pasowały do składu, chyba żebyśmy trafili jakiegoś Kieliniego, to tutaj też by można było coś ewentualnie pokombinować. No w każdym razie ani João Cancelo, ani tym bardziej Cristiano Ronaldo nie zostanie podmieniony na jakąś lepszą wersję. Tutaj jest Fabian, o którym wspominałem wcześniej, mamy też Neresza, którego udało mi się zrobić o 15 spotkań na dobrą sprawę zrobiłem Neresza, bo robiłem go o 10 rano, gdzie obstawiam, że większość osób młodszych raczej była w szkole, więc bardzo sprawnie przebiegło robienie tego Neresza rano. Ale oczywiście na ławkę rezerwowych może trafić no Krzysztof Piątek, no raczej, że Krzysztof Piątek. Krzysztof Piątek jest ciekawszą opcją, chociaż w sumie tutaj może też i trafić Van Persie tak bardziej na rezerwy, bo no chyba jednak Werner jest tutaj ciekawszy, chociaż sam w sumie nie wiem. Moi drodzy, dobra, tak patriotycznie, zamiast Wernera wleci Krzysztof Piątek, dajmy mu numer 19 na plecy. Nie wiem, kto tutaj biega z 19. Bruno Fernandes biegał z 19. No to Bruno, mam dla ciebie złą wiadomość, już nie biegasz z 19. I bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Ogółem rzecz biorąc, ten kolektyw zawodników myślę, że spokojnie pozwoli mi już w najbliższym czasie wykonać to wspomniane wcześniej SBC o Sokratesa Optimus Prime, ale na obecną chwilę to by było na tyle. Jeżeli chodzi o moje dzisiejsze player picki, to tak jak mówię, chyba najgorzej. Zdecydowanie te pierwsze były najlepsze, gdzie wleciał Sterling, no ale... ale nie ma co też narzekać. Mamy Polaka Rodaka, mamy Van Persiego, którzy może nam uratują kiedyś tyłek, jak będziemy grać w Foot Champions i przegrywać w 90 minucie, tak więc nie ma co narzekać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, trzymajcie się, na razie i papa. I arcyważna rzecz, dajcie znać, co Wy trafiliście w player pickach. Chociaż pewnie obstawiam, że każdy napisze, że Ronaldo, co ja innego mogłem trafić?